Ziemia to nie byle jaka planeta. Można tam naliczyć 111 królów, nie zapominając oczywiście królów murzyńskich. 7 tysięcy geografów, 90 tysięcy biznesmenów, 7,5 miliona pijaków, 311 milionów zarozumialców, czyli około 2 miliardów dorosłych. Kiedy więc mały książę znalazł się na ziemi, był bardzo zdziwiony, nie widząc nikogo. Już się obawiał, że pomylił planety, kiedy w piasku poruszył się zwinięty pierścień koloru księżyca. Dobranoc! Dobranoc! Na jaką planetę spadłem? Na ziemię. Do Afryki. Och, czyżby więc nikogo nie było na ziemi? Tutaj jest pustynia. Na pustyni nie ma nikogo. Ziemia jest wielka. Zadaję sobie pytanie. Czy gwiazdy są oświetlone po to, aby każdy mógł pewnego dnia odnaleźć swoją? Spójrz na moją planetę. Jest tuż nad nami. Ale jakże jest daleko. Jest piękna. Co zamierzasz tutaj robić? Miałem kłopoty z pewną różą. Ach. Gdzie są ludzie? Trochę tu samotnie na tej pustyni. Równie samotnym jest wśród ludzi. Śmieszne z ciebie stworzenie. Chude jak palec. Ale jestem potężniejszy niż palec króla. Nie jesteś potężna. Nie masz nawet łap. Nie możesz też podróżować. Mogę cię zanieść dalej niż okręt. Gdy kogoś dotykam, zwracam go ziemi, z której wyszedł. Ale ty jesteś czysty i przybywasz z gwiazdy. Żal mi ciebie. Jesteś taki słaby na tej ziemi z granitu. Mogę ci pomóc, jeżeli któregoś dnia zatęsknisz za twoją planetę. Mogę. Och, doskonale zrozumiałem. Wreszcie jednak nadszedł moment, kiedy po długim marszu, po piachu, skałach i śniegu, mały książę odkrył drogę, a wszystkie drogi prowadzą do ludzi. Dzień dobry! Dzień dobry! Kim jesteście? Jesteśmy róże! Ach! I poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Jego róża zasugerowała mu, jakoby była jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie. I tutaj oto w jednym tylko ogrodzie znajdowało się 5000 zupełnie do siebie podobnych róż. Byłaby bardzo zła, gdyby to widziała. Kaszlałaby okropnie i udawałaby, że umiera, aby uniknąć śmieszności. Musiałbym wówczas udawać, że ją pielęgnuję, gdyż w przeciwnym razie umarłaby naprawdę, żeby mnie także upokorzyć. Myślałem, że posiadam jedyny kwiat na świecie, a oto okazuje się, że mam zwykłą różę. Ta róża i moje 3 wulkany, które mi sięgają do kolan, a jeden z nich wygasł, może na zawsze, to doprawdy niewielkie królestwo. Wtedy właśnie zjawił się lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem tutaj, pod jabłonią. Kim jesteś? Jesteś bardzo ładny. Jestem lisem. Chodź bawić się ze mną. Tak bardzo mi smutno. Nie mogę bawić się z tobą. Nie jestem oswojony. Ach, przepraszam. Co to znaczy oswoić? Nie jesteś tutejszy. Czego szukasz? Szukam ludzi. Co to znaczy oswoić? Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury i to jest interesujące. Poszukujesz kur? Nie. Szukam przyjaciół. Co to znaczy oswoić? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stwarzać? Więzy? Oczywiście. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie i ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów.
lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie, ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Zaczynam rozumieć. Istnieje pewna róża. Zdaje się, że ona mnie oswoiła. To możliwe. Na ziemi zdarzają się różne rzeczy. Ach, ale to nie jest na ziemi. Na innej planecie? Tak. A czy na tej planecie są myśliwi? Nie. To wspaniale. A kury? Nie. Nie ma rzeczy doskonałych. Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To nie trochę ludzi. Lecz jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki, tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. Twoje kroki wywabią mnie z jamy, jak dźwięk muzyki. Spójrz, widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To smutne. Lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudowne. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zboże. Proszę cię, oswój mnie. Owszem, zgadzam się, ale mam bardzo mało czasu. Muszę jeszcze odnaleźć przyjaciół i poznać wiele rzeczy. Poznaje się tylko to, co się oswoi. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. Co mam zrobić? Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, od tak, na trawę. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień, lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Zajutrz mały książę przyszedł znowu. Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie, gdy będziesz miał przyjść na przykład o 4 po południu. Już od 3 zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O 4 będę podniecony i zaniepokojony. Poznam cenę szczęścia, a jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować. Potrzebny jest obrządek. Co to jest obrzęd? Takie coś całkiem zapomnianego. Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych. Pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi na przykład mają swój rytuał. Czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami. Stąd czwartek jest cudownym dniem. Podchodzą aż pod winnicę. Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju, w oznaczonym czasie wszystkie dni byłyby do siebie podobne. A ja nie miałbym wakacji. Ach, będę płakać. To twoja wina. Nie chciałam cię skrzywdzić, ale żądałeś, żebym cię oswoił. Oczywiście. Ale będziesz płakać? Oczywiście. A więc nic na tym nie zyskujesz? Zyskałem coś ze względu na kolor zboża. Idź jeszcze raz zobaczyć różę. Zrozumiesz? Wtedy, że twoja róża jest jedyna na nas świecie. Gdy przyjdziesz porównać się ze mną, zrobić prezent z pewnej tajemnicy. Wcale nie jesteście podobne do mojej róży. Jesteście niczym. Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście taki, jaki był mój lis. Był tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów, ale został moim przyjacielem i jest teraz jedyny na świecie. Jesteście piękne, ale próżne. Nie można dla was umrzeć. Oczywiście, zwykły przechodzień uważałby, że moja róża jest taka sama jak wy. Ale w moim mniemaniu jest ona ważniejsza niż wy wszystkie. Ponieważ ją właśnie podlewałem. Ponieważ ją nakrywałem kloszem. Ponieważ ją osłaniałem parawanem. Ponieważ właśnie dla niej zabijałem gąsienicę. Ponieważ słuchałem, jak się skarży, jak się chwali, a czasami nawet milczy. Bo jest moją różą. Moją. Żegnaj. Żegnaj. Oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko serce. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. Twoja róża ma dla ciebie też tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Czas, który poświęciłem mej róży, uczynił ją tak drogą dla mnie. Ludzie zapomnieli o tej pracy, lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.
Jestem odpowiedzialny za swoją różę. Głodne, nie? Aneta. Gdzie franka jest? Czekaj. 90 tysięcy biznesmenów, 7,5 miliona pająków. Serio, ale to może powinno chyba tak być, nie? Jesteś. Jestem lisem. Jesteś bardzo ładny. Dobra, od nowa. Dobrze. Nie jest na ziemi. Na innej planecie. Tak. No, ale! Bo ja próbowałam się tam przemieścić. Dobra, od nowa. No, bo ja się zawiesiłam. Dobra. Jeszcze nie! No. Gdzie ty idziesz? Wreszcie jednak nadszedł moment, kiedy po długim marszu po piachu... Ej, mały... stop, bo po piachu... No właśnie, ty tam miałaś iść, nie? I poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Jego róża Dobra, jeszcze raz. Co zrobiła? Zasugerowała, ale tak? Stała. Albo jego róża... No właśnie, jego jesteśmy róże. Dzień dobry. Nie, no bo Mary nie może. Może. Bo Mary bo jestem narratorem. A jestem tym. Może, bo ona jest. I ty będziesz jako chórki. Dalej! Czekaj, bo ja się teraz nie mogę ruszyć za bardzo. A ja się ruszam i to za bardzo. Raz, dwa. Koniec.